Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejne wideo newsy Ruszkena i dzisiaj nie będzie o piwie dla graczy, ale już o samych targach Poznań Game Arena 2018. Są to targi, które są bliskie mojemu sercu. Byłem na około 5 lub 6 edycjach łącznie tych targów, więc można powiedzieć, że jestem stałym bywalcem. I są to targi, na które warto iść, bo możecie zobaczyć tam mnóstwo nowych technologii, nowe sprzęty, nowe gry, no i spotkać też ciekawych ludzi. Oczywiście w tym wielu YouTuberów, więc myślę, że warto się wybrać. Dzisiaj garść informacji o rozpoczynających się targach Poznań Game Arena 2018. Oglądajcie! No dobrze, zaczynamy od informacji praktycznych. Targi potrwają od 12 do 14 października, czyli piątek, sobota, niedziela. Piątek jest to tak zwany VIP Day, czyli dzień dla prasy oraz osób posiadających tak zwane zaproszenia VIP. I tak przedstawia się cennik. Bilety możecie kupować już od dzisiaj. W kilku wielkich halach będziecie mieli wystawione mnóstwo sprzętu oraz innych atrakcji. Szykuje się także kolejna edycja Stars for Fans, czyli spotkań ze znanymi youtuberami. Nie zabraknie konkursów, turniejów e-sportowych oraz hostess. Jednym z fajniejszych punktów każdych targów PGA są także kręcący się tu i tam cosplayerzy oraz cosplayerki. Można oczywiście wtedy nacieszyć oczy naprawdę ciekawymi strojami przygotowanymi przez pasjonatów przebierania się za postaci z gier, anime, filmów czy nawet książek. Przy okazji chciałem Was zaprosić na stoisko Bloody, gdzie patronami medialnymi są także sklepy Media Arena oraz ProCPU oraz firma Lighton. Stoisko numer 14 znajdować będzie się w hali numer 5. Tak więc jeśli lubicie markę Bloody, która obecnie dość często będzie pojawiała się na moim kanale, to na pewno warto zajrzeć. W opisie filmu macie link do oficjalnej strony targów Poznań Game Arena i tam macie wszelkie informacje na temat tego, co można będzie na przykład zjeść na targach, jak dojechać, czym dojechać, od której godziny są czynne kasy i inne takie przydatne informacje. Tak więc nie zanudzając Was szczegółami, gorąco zapraszam na targi Poznań Game Arena 2018. Ok, tak więc wiecie mniej więcej, czego się spodziewać na tych targach i pewnie zapytacie, czy ja tam będę. Powiem Wam tak, chciałbym bardzo być i być może się wybiorę. Jeśli nie w piątek, to pewnie w niedzielę. Soboty zawsze omijam szerokim łukiem, bo są takie tłumy, że do żadnego stanowiska po prostu nie da się dopchać. Ale niestety ten weekend też zbiega się z urodzinami moich córek, które właśnie wyprawiam w ten weekend, więc nie gwarantuję. Jak będę, ktoś mnie spotka, to śmiało podchodźcie, a jak nie, to sorry, może za rok. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zasubskrybujcie teraz mój kanał. Tutaj macie przycisk do subskrypcji, sekunda roboty i gotowe. A dla mnie to naprawdę wiele znaczy i odwdzięczę się nowymi, ciekawymi filmami. Pozdrawiam Was. Cześć!